warto uświadomić sobie, że jest w sumie na świecie niewiele miejsc, w których możemy się znaleźć w otoczeniu, które niewiele albo wcale nie zmieniło się od kilkuset lat. Ten sam układ budowli, ten sam układ przestrzenny, który czuli ci, o których możemy już dzisiaj tylko czytać, których możemy poznawać ewentualnie dzięki dawnej ikonografii. Czemu służy wystawa, którą organizuje Zamek Królewski na Wawelu, która nosi tytuł Obraz Złotego Wieku? To jest taki szczególny moment, kiedy historyczną przestrzeń możemy wypełnić historycznymi przedmiotami, które albo kiedyś w Zamku Wawelskim rzeczywiście były używane, ale także chcemy w ramach wystawy sprowadzić i z kraju, i z zagranicy przedmioty, które przypominają najlepszy złoty wiek w polskiej historii. Na wystawę Obraz Złotego Wieku sprowadzimy dla Państwa blisko 450 obiektów z właściwie całego świata. Oczywiście w dużym stopniu ze zbiorów polskich, z różnych muzeów narodowych, ale też częściowo z kościołów parafialnych rozsianych po całym terenie kraju. Będziemy prezentować zarówno dzieła małopolskie, ale również wielkopolskie czy z Pomorza. Natomiast sprowadzimy też kilkadziesiąt obiektów takich znamienitych muzeów jak Metropolitan w Nowym Jorku czy Louvre paryski, a także chociażby Kunsthistorisches Muzeum w Wiedniu. Będziemy chcieli zaprezentować Państwu możliwie szeroki, komplementarny obraz epoki, tak jak mniej więcej widzieli ją bohaterowie tamtych wydarzeń XVI wieku. W Obraz Złotego Wieku, wystawę, którą otwieramy 14 września 2023 roku, jest właśnie rodzajem takiego wielkiego festiwalu, w ramach którego możemy zobaczyć najlepszych twórców, najlepszych wykonawców. Krzysztof Czyżewski, kurator wystawy Obraz Złotego Wieku. Rafał Henduszko, współkurator wystawy Obraz Złotego Wieku. Zapraszamy na wystawę.